Pani marszałek, Wysoka Izbo, ponad 16% inflacji, najwięcej od ćwierćwiecza. Do tego olbrzymia drożyzna, niespotykane rachunki za prąd i za gaz, olbrzymie raty kredytów hipotecznych. To wszystko dzieje się na naszych oczach i w czasie, w którym w budżecie na rok 2022 zapisana jest inflacja 4%. Klub Lewicy wielokrotnie wnioskował o to, abyśmy przeprowadzili nowelizację budżetu, żebyśmy wpisali rzeczywistą inflację do budżetu, bo dzisiaj na drożyźnie, na pustoszeniu portfeli Polaków zarabia rząd. Rząd zarabia, obywatele tracą. Panie premierze, zgłaszam wniosek formalny o to, abyśmy odroczyli obrady do czasu, w którym będziemy mogli dokonać nowelizacji budżetu. Bądźmy uczciwi w stosunku do obywateli. W Polsce jest inflacja 16%, a nie 4%. Na 2023 rok prognozujecie inflację niższą niż obecnie. Albo prawda, albo fałsz. Opowiedzmy się za prawdą budżetową. Dziękuję bardzo.